spóźnił się na lot do Polski i został aresztowany w Wielka Brytania. Chciał dostać się na lot do Polski przez taśmę bagażową. Brytyjska policja aresztowała 34-latka, który chciał dostać się do samolotu lecącego do Rzeszowa. Mężczyzna spóźnił się na lot i próbował wejść na pokład maszyny przez taśmę bagażową. 34-letni mężczyzna został aresztowany w sobotę na angielskim lotnisku East Midlands Airport, gdy spóźniwszy się na lot do Polski próbował dostać się do samolotu przez taśmę bagażową. Jak poinformowały władze lotniska, pasażer przybył na lotnisko 35 minut po zakończeniu odprawy, po czym, gdy zrozumiał swoją pomyłkę, wskoczył na taśmę bagażową. Został aresztowany za wejście bez zezwolenia na obszar lotniska, na który wstęp jest zabroniony, po czym otrzymał warunkowe upomnienie. Władze lotniska dodały, że incydent nie spowodował zakłócenia w rozkładzie lotów. Jak Bruce Willis nie podano narodowości pasażera, ale wiadomo, że chodziło o poranny lot linii Ryanair do Rzeszowa. Jak podaje stacja BBC, policjanci zaangażowani w to zdarzenie żartowali sobie później na Twitterze, porównując je do sceny z filmu Szklana pułapka, w której na taśmie bagażowej jedzie Bruce Willis.